Dzień dobry. Anna Lachowska, Fundacja Przemocni. W tle biały szum piecyka gazowego oraz Kajetana. Temat na dziś to, jak używać mózgu, gdy masz problemy i kłopoty. Samo w ogóle sformułowanie używać mózgu prawdopodobnie jest już zadziwiające dla niektórych z Was, bo w doświadczeniu większości ludzi mózg używa się sam i robi co chce. Nie bardzo mamy na to wpływ i jest oczywiste, że jeśli mamy kłopoty, to zamartwiamy się skrajnie do upadłego. Szczególnie oczywiście znowu dotyczy to autystów, którzy są w tym zamartwianiu się na levelu mistrzowskim. I jaki jest efekt? Taki, że gdy jest problem, to się całe dni, całe noce myśli o tym problemie, o tym, co to będzie, co to będzie, ojojojoj, co to będzie. Wymyśla się czarny scenariusz, nie dokańcza się myśli, to jest bardzo ważne, nie dokańcza się myśli i tylko rzuca się taki kolejny wyraz niepokoju, kolejny kamień do tego, żeby czuć się przytłoczonym zmartwieniami i nie rozwiązuje się problemów. Lub rozwiązuje się je w niewielkim stopniu, ponieważ nie ma się na to siły po prostu i zwyczajnie. I w sytuacji, gdy jest jakiś problem, to trzeba po prostu uświadomić sobie, że mózg jest narzędziem, które działa w określony sposób i zacząć używać tego narzędzia na swoją korzyść, a nie na swoją niekorzyść. W związku z czym ucinanie myśli, jest o tym film na kanale chyba sprzed jakiegoś miesiąca albo dwóch, raczej dwóch. Ucinanie myśli to jest podstawowa technika. To znaczy ćwicz niedokańczanie myśli, które są zmartwieniami. Czyli jeśli chcesz na przykład powiedzieć, że jak nie będzie pieniędzy, to będzie zadłużenie i zaczynasz wymyślać, co w związku z tym zadłużeniem przyjdzie komornik i tak dalej, ucinaj. Poświęć całą swoją energię na to, nie na to, żeby dokończyć to zdanie jakoś, bo i tak go nie dokończasz, tylko żeby to uciąć jak najwcześniej. A więc, a jak nie będzie pieniędzy, a jak nie będzie pieniędzy, to koniec. Jak nie będzie pieniędzy, to nie będzie pieniędzy i wtedy będzie trzeba coś zrobić. Stan faktyczny na dziś jest taki, że niepokoisz się tym, że nie będzie pieniędzy, w związku z czym, co możesz zrobić? Skup się na tym, co możesz dziś zrobić, by ten problem się nie rozwinął, a nie na tym, że się tym martwisz, dlatego że to pochłania ogromne zasoby RAM-u, pochłania serotoninę, okay? Pochłania serotoninę, produkuje więcej kortyzolu, przestajesz się nadawać do logicznych rozwiązań, a twój ogląd problemu rozrasta się jak smog. Następna sprawa to pozwalaj odpoczywać mózgowi. A więc zadbaj o to, żeby spać. Jeśli nie możesz usnąć, kup sobie melatoninę i ją jedz. Po melatoninie zaśnie prawie każdy. O antydepresantach nie mówię, to jest oddzielna sprawa. Jeśli nie zażywasz antydepresantów, z jakiegoś powodu nie będziesz ich zażywał, możesz sobie kupić różaniec górski. On jest jakąś alternatywą dla antydepresantów. I choć nigdy prawie, że nie polecam mindfulnessu autystom, bo to jest znakomity sposób na dojechanie swojego mózgu. Jeden znajomy mi autysta przerobił książkę od mindfulness i nauczył się rozróżniać dźwięki w tle, w efekcie. Wszystkie dźwięki z tła stały się dla niego dźwiękami pierwszoplanowymi i dopiero miał problem.
Natomiast jeśli jesteś tak bardzo skupiony na problemach, to wówczas mindfulness pomoże ci resetować mózg. A więc, jeśli jesz, to skup się na jedzeniu. Nie na problemie twoim życiowym, który masz. Przeżuwaj sobie to coś. Skup się na smaku, na strukturze, na dokładnym przeżuwaniu, na tym, jak oddychasz podczas jedzenia. Jeśli idziesz gdzieś coś załatwić, nie myśl o tym, jak to załatwisz, tylko skup się na krokach, na oddechu, licz kroki. To jest tak, że jest po prostu zmęczenie materiału. Zmęczenie tkanki mózgowej. Jeśli nie pozwalasz jej odpoczywać, to ona nie ma już siły działać. Wypluwa z siebie jakieś niekontrolowane zawarcia elektryczne, tylko pogarszasz sprawę. Kolejnym czymś, co powinieneś wprowadzić, jest rozpisanie swojego problemu w punktach, wypisanie wszystkich jego aspektów. Co konkretnie cię niepokoi? I szukanie rozwiązań na pojedynczy problem. Jeśli brakuje ci 1000 złotych, to szukaj rozwiązań na zdobycie po 100, a nie 1000. Rozłóż problem na części pierwsze, po czym wykreślaj pojedyncze rzeczy, które udało ci się zrobić. To ci przywróci poczucie sprawczości, to ci podwyższy serotoninę, obniży kortyzol, a przede wszystkim to jest taka proteza dla mózgu, który się zagubił w chaosie twoich własnych myśli. To jest taka proteza, która utrzymuje porządek w twoim myśleniu, dlatego jest to bardzo ważne. I ja już słyszałam i słyszę teraz, ten film nie jest bez powodu nakręcony. Gdybyś ty była w mojej sytuacji, to gdybyś ty miała dzieci, to gdybyś ty... Okej, nie jestem w twojej sytuacji. Ale sposoby na ogarnięcie swojego życia są zawsze te same, ponieważ jesteśmy w ogromnej mierze tacy sami. Jeśli nadużywasz swojego mózgu i zamęczasz go martwieniem, to on nie będzie działał i tyle. Dlatego musisz zrobić to, co każdy z miliardów ludzi przed tobą i obok ciebie. Skupić się na tym, by twoje najważniejsze narzędzie, od którego zależy twoje życie, mogło funkcjonować sprawnie technicznie. Ja też miałam swoje problemy życiowe. Miałam. To nie jest tak, że to, że ja nie mam dzieci, oznacza, że ja nie wiem, co to znaczy się martwić. Każdy z nas ma swoje unikalne doświadczenie w tym dość szalonym uniwersum. Doświadczenie jest unikalne, ale narzędzia są dość standaryzowane. Mózg jest dość standaryzowanym narzędziem, podobnie jak serce, jak wątroba. Odpowiada za te same rzeczy, działa w określony sposób, w określonych warunkach działa dobrze. To szczegóły się różnią. Ktoś potrzebuje sertralinę, ktoś fluoksetynę. Ktoś na stres reaguje tak, ktoś inaczej. Ale jeśli dochodzisz do momentu, w którym zamęczasz się myślami, to znajdujesz się w miejscu, w którym każdy, kto się zamartwiał, był. I droga jest jedna, uporządkuj działanie. Uporządkuj swoje działania i nie nadużywaj mózgu, nie przemęczaj go. I tylko tyle. Dziękuję. 1% dla przemocni to dzięki Fundacji Fani Mani bardzo prosta sprawa. W PIT wpisujesz po prostu Fundacja Fani Mani, nie przemocni, Fani Mani. KRS Fani Mani to 0000 50 72 34, a jako cel szczegółowy wskazujesz przemocnie po numerze ID Fundacji Fani Mani, której przemocnie jest beneficjentem. I ten numer to jest 4280. Więc jeszcze raz,
Organizacja Fani Mani KRS, podany na tym obrazku, znajdziesz go też na Facebooku. Cel szczegółowy 4280. Dziękuję.